Reset Obywatelski. Dobry wieczór, chociaż już jest wreszcie o tej porze, już jest jasno za oknem, więc trochę głupio mówić dobry wieczór. A dobrze, może dzień dobry, ale tutaj widzę, piszecie dobry wieczór, czyli jednak. Dobry wieczór, widzę, że już się tam o jakąś nową osobę na czacie widzę, Grzesiek Dewam. Witam, Marian Gongor, to oczywiście już jest znany mi widz Azja Inkognita. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, w zeszłym tygodniu, program sponsorowała literka I jak Iran, bo mówiliśmy o wznowieniu relacji dyplomatycznych na linii Iran, Arabia Saudyjska, a potem dużo bardzo mówiłam, właściwie całą drugą część programu poświęciłam na irański, nie tyle irański film, co film reżysera irańskiego pochodzenia i dziejący się w Iranie. No i dzisiaj wychodzi na to, że znowu program sponsoruje literka I, tyle że I jak Indie. Nie mogę Wam nie powiedzieć o tym, co się wydarzyło ostatnio w ciągu minionego tygodnia, właściwie to nawet w ciągu minionych miesięcy, co się dzieje. Jak ewidentnie Narendra Modi, czyli mój ulubiony premier Indii, przygotowuje się do wyborów, robi sobie czystkę przed wyborami. No ale wcześniej inny temat, na życzenie widzów, na życzenie czytelników, na życzenie widzów, temat zróżnicowania językowego Azji Południowej, subkontynentu indyjskiego, jakkolwiek to nazwiemy. Mam nadzieję, że osoby, które prosiły o ten program, będą dzisiaj z nami. O, nagle się kilka osób pojawiło. Dobry wieczór. Cześć wszystkim. No to dobrze, słuchajcie, tak jak powiedziałam, jeśli języki Indii, to gościem no nie mógł być nikt inny niż Krzysiek Gutowski. I Krzysiek jest już właśnie teraz ze mną. Witam Cię, Krzysztofie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty jednak też dobry wieczór. Jest z nami też oczywiście Marcin, który odpowiada za to, żebyśmy w ogóle tutaj byli dla Was wszystkich, dla Państwa widoczni. Wojtek Polak pisze ładne namaste, bardzo ładnie, bardzo ładne Devanagari. Boże, powiedziałam Marcin, Maciek. Przepraszam, oczywiście jest z nami dzisiaj Maciek odpowiada za realizację. Dobrze, więc muszę Cię... dla ludzi, którzy... Bo ja już założyłam, że wszyscy znają Krzysztofa, ale może przecież są jacyś nowi widzowie. Może jednak są nowi widzowie, może przybędą, którzy Krzysztofa nie znają. Krzysztof Gutowski, indolog, religioznawca, doktorat pisze z językoznawstwa? Nie, chyba nie. Znaczy, w zasadzie ciężko stwierdzić, do czego się to zaklasyfikuje ostatecznie, ale chyba pod literaturoznawstwo to będzie podpadało jednak. A jednak, no ale, aha, no dobra, to w takim razie jednak nie, ale no świetnie zna się na językach indyjskich, jest lektorem też języka hindi, a ostatnio także sanskrytu, tak, świat słuchajcie. Do tego też pewnie dzisiaj przejdziemy. Mhm. Przejdziemy do tego oczywiście. Ben Kruczek znamy i cenimy. A właśnie, no tak. Bardzo mi miło, Ben, że tak dobrze oceniasz Krzysztofa. Słuchajcie, wczoraj montowałam w pracy drugiej w redakcji, montowałam materiał o Afganistanie, o kobietach afgańskich, które szukają furtki, żeby realizować marzenia o edukacji. No i koleżanka montażystka zapytała, bo pomagałam im zmontować materiał, żebym ja zdążyła tam jeszcze inne rzeczy zrobić. I powiedziała, czy ty na pewno dobrze ułożyłaś, czy sprawdź, czy dobrze wybrałam te wypowiedzi, bo ja to nie mówię po afganistańsku. Nie? No, powiedziałam, okej, ale
Dlaczego do tego mówię? Nie mówię tego, żeby się wyśmiewać. Bella, witam pasjonatów z Azją. Bardzo witam cię serdecznie także, Bella. Dlaczego mówię? Nie mówię, żeby się wyśmiewać, tylko chciałabym, Krzysiek, zapytać cię z kolei, ile razy usłyszałeś, to mówisz po hindusku? Nie wiem. Za każdym razem staram się to gdzieś wyrzucać z pamięci i tuszować. Natomiast wiesz co, uważam, że i tak to jest bardzo duży poziom świadomości, jeżeli chodzi o twoją koleżankę, ponieważ jednak jest dość powszechne przeświadczenie, że w Afganistanie mówi się po arabsku. Tak? No to tak. Wiadomo, że wszędzie, gdzie pojawia się islam w jakiejkolwiek formie, to tak. Mówi się po arabsku. Ciekawe, co na to biedni Tatarzy polscy, ale... których arabszczyzna jest, no, taka sobie zapewne. Natomiast rzeczywiście, no to sformułowanie mówić po hindusku albo mówić po indyjsku, no jest powszechne, no też wynika z tego takiego podstawowego błędu, o którym już wielokrotnie tutaj mówiliśmy, tak, że jednak po polsku mylimy dwa przymiotniki, indyjski i hinduski. Indyjski jest to związany z Indiami, hinduski związany z hinduizmem, ale nawet gdybyśmy chcieli sobie zastosować jednak ten przymiotnik indyjski i odnosić to do Indii jako kraju czy jako obszaru, no to również to określenie jest dość nieostre, bo mówić po indyjsku to może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy, bo niejedno, ten język indyjski niejedno ma imię i niejedną gramatykę. No właśnie, zaraz do tego oczywiście dojdziemy. Ja muszę zrobić jakiś taki przydługi wstęp, bo słuchajcie, drodzy widzowie, ja po niemal każdym, a przynajmniej co drugim filmie indyjskim na Netflixie klikam. Tam jest taki formularz, przez który można się ocenić film, czy coś takiego. I ja zawsze piszę, nie ma czegoś takiego jak język hinduski, bo zawsze jest, mów po hindusku, czy mówisz po hindusku. I ja za każdym razem Netflixowi, oni trochę w ogóle mnie nie słuchają. No i cóż, z uporem maniaka będę pisać. Major Bień pisze, w Indiach mówi się po indianersku. O! A to Kraków, skoro w Krakowie jest nie indologia, tylko indianistyka, to tam się mówi po indiańsku. Już jest indologia. Od kiedy? Od kilku lat, ale już nie mamy jak się śmiać z krakowskiej nie? Indianistyki. No. Ben Kruczek, czy używa się sanskrytu? Aha, właśnie. I do tego wszystkiego dojdziemy. Dobra. Będą sanskryty, tak. Będą sanskryty. Będą sanskryty, będzie zwykły sanskryt, będzie spoken sanskryt, jak się domyślam. Dobrze, słuchajcie, bo 9 minut zajęło nam dygresję. W porządku. Indie czy Azję Południową w ogóle uznaje się za jeden z najbardziej zróżnicowanych językowo rejonów świata, jeśli w ogóle nie najbardziej zróżnicowany, po prostu przyznając mu palmę pierwszeństwa w tym rankingu. Czy to jest prawda i ile języków tam występuje? To zależy. Nie. Tak, jest zróżnicowany. Jest zróżnicowany, bez wątpienia jest jednym z najbardziej zróżnicowanych. Czy najbardziej zróżnicowany, ciężko stwierdzić, zależy oczywiście, jakie weźmiemy kryteria pod uwagę, tak? Jeżeli chodzi o samą liczbę, to pewnie tak. Jeżeli chodzi o jakąś taką statystykę, tak, wyliczaną na podstawie tego, ile języków przypada na, nie wiem, kilometr kwadratowy, tak, to tutaj chyba jednak Papua Nowa Gwinea jakoś jest dominująca, bo tam rzeczywiście co wioska to inny język, ale no to też zależy, jak będziemy te języki definiować. No i właśnie tutaj dochodzimy do tego pytania, ile jest języków w Indiach. Jest to pytanie bardzo kluczowe i wydawałoby się oczywiste, a z drugiej strony nieco bezzasadne, a przynajmniej niewiele wnoszące do dyskusji, ponieważ będzie to zależało tak naprawdę od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Tak? Oczywiście między, nie wiem, etnolektem, gwarą, dialektem, a językiem, czy językiem wystandaryzowanym, czy wariantem języka, no to jest spektrum. Tak? To jest coś bardzo płynnego.
Także tutaj no, zależy, gdzie będziemy sobie stawiać cezury i gdzie będziemy wyznaczać te języki. Taki bardzo duży portal i w zasadzie też wydawnictwo językowe Ethnologue, które no, jest tutaj często takim podstawowym punktem odniesienia, mówi o 447 żywych językach w Indiach. Tak, więc to jest jedna sprawa. Z drugiej strony, gdy spojrzymy sobie na spis z 2011 roku, jak wiemy, na razie ostatni spis, o tym też rozmawialiśmy, Tak. tak, ten z 2021 się na razie nie doczekamy. W tamtym spisie pojawiło się ponad 15 tysięcy identyfikacji językowych, czyli rzeczy, które ludzie podawali. To zawężono, tak, uogólniając, do 1500 tak zwanych mother tongues. Natomiast to z grubsza przyporządkowano do 121 języków. Także myślę, że tutaj możemy się mniej więcej tego trzymać. Także te 121 języków takich o charakterze, powiedziałbym, ponadwioskowych, tak? Czyli mających jakiś minimalnie szerszy zasięg i pewną taką odrębność. Na podstawie autodefiniowania się użytkowników, no, możemy sobie wydzielić. Także jest to sprawa taka już konkretna. Boże, tu się pojawiło już dużo pytań. Ja myślałam, że wszyscy tutaj usną, jak będziemy sobie gadać o językach hindi, a tymczasem jest sporo pytań. Ale ciekawe jest, Miś Pluszowy pisze, my Polacy mówimy tym samym językiem z grubsza, ale się nie rozumiemy. Jakie to jest prawdziwe? Tak, a to jest niesamowite, że Indusi mówią z taką ilością języków, jeżeli chcą, to się są w stanie zrozumieć. To jest prawda. Słuchaj, pytań jest dużo. Ile rodzin języków tam jest? Czy te zróżnicowane języki mają też różne alfabety? Ale chyba jest jakiś język urzędowy, pisze Dora Diamant. I każda wioska mówi w swoim języku. My do tego wszystkiego dojdziemy, Tak. my wam wszystko to po kolei pokażemy. Taki jest plan. Taki jest plan. Dobra, no to przybliżmy troszeczkę to zróżnicowanie. Ben Kruczek, hindi angielski. Nope. Nie, bo to Angielski chyba jest była angielski. odpowiedź na to o języki urzędowe. No właśnie. I no i tak nie. No właśnie. I tak i nie. Ja stawiam, że nie, gdyż został pominięty mój ulubiony język i ja się na tym nie godzę zupełnie. Czy Agata, czy będzie też o języku urdu? Krzysztofie, powiemy o języku urdu? Będzie, wszystkim będzie. Będzie. Dobrze. Okej, okay, no to lecimy w takim razie. Aha, Noe 2, ja już śpię, ale mam pytanie, w jakim rejonie Indii mówi się po polsku, skoro nasz język pochodzi z tamtego regionu? Ile mamy podobieństw? Też będzie. Też będzie. Gargantua, bardzo ciekawy temat, kopalnia wiedzy, czuję, że będzie samo gęste. Będzie bardzo gęste. Dobra, no więc przechodźmy do gęstego. No to przybliżmy to zróżnicowanie, o jakich językach mówimy i jak bardzo różnią się od siebie. Tak. Rzeczywiście myślę, że nawet jeżeli będziemy sobie patrzeć na to, ile tych języków przypada na kilometr kwadratowy Republiki Indyjskiej, to może się okazać, że Indie tutaj top. Nie są. Natomiast jeżeli chodzi o zróżnicowanie tych języków, czyli to, jak różne grupy, rodziny językowe są reprezentowane, to myślę, że Indie mogą być tutaj spokojnie na pierwszym miejscu. Także rzeczywiście mamy całe spektrum rodzin językowych. Mamy reprezentowane w zasadzie wszystkie te największe rodziny językowe. No, oczywiście z wyjątkiem języków indiańskich w tym wypadku, bo właśnie nie oczywiście. Mamy języki maryjskie, wchodzą do europejskich, także mieli mocno reprezentowaną tę wielką rodzinę językową, która, no, do której zalicza się też polski, do której zalicza się większość tych tak zwanych Modern Standard European Languages, czyli tych dominujących języków europejskich. Mamy w ramach tej rodziny indoaryjskiej rzeczywiście język hindi, który jest tutaj używany najpowszechniej. Mamy bengalski, mamy takie języki również występujące w północnych, centralnych Indiach, jak, no właśnie, przywołany przed chwilą przez Grześka Marathi, przywołane Marathi, nie wiem, Gujarati, pendżabski, tak, język nepalski. To są wszystko te języki, które są ze sobą spokrewnione. Spokrewnione są też z językami europejskimi czy językami irańskimi.
I one dominują rzeczywiście w Indiach północnych i środkowych. Mamy też drugą wielką rodzinę językową, która w zasadzie ogranicza się do Indii, to znaczy ona poza Indiami nie występuje, z wyjątkiem Sri Lanki, czyli języki drawidyjskie. Języki, które nie są językami indoeuropejskimi, które były używane przez ludy, które tam zamieszkiwały nieco wcześniej. Nie były to też ludy mieszkające pierwotnie na terenie Indii, też były tam migrujące, ale mamy tę grupę drawidyjską reprezentowaną przez Telugu, który jest najliczniej, jakby posiada najliczniejszą grupę użytkowników, ale też takie języki właśnie z południowych Indii, jak tamilski, Kannada czy Malayala. Mamy też języki z grupy Munda, to są języki austronezyjskie, rzeczywiście takie, którymi mówi bardzo wiele plemion, o plemionach też mówiliśmy już tutaj w programie, tych grup, które określa się terminem Adiwasi, czyli pierwotni mieszkańcy. Są to języki stare i też występują oczywiście na terenie Indii, coraz rzadziej, ale występują. Mamy języki sino-tybetańskie, reprezentowane tutaj przez różne formy językowe na obszarze przyhimalajskim, ale mamy też takie języki no już bardzo ciekawe i enigmatyczne, jak na przykład języki na wyspach Andamany, tak, na Andamanach, które są w zasadzie izolowane, to znaczy nie reprezentują żadnej innej grupy, są właśnie językami izolowanymi, których dzieje sięgają pewnie epoki kamiennej. Także mamy bardzo, no, bardzo szerokie tutaj spektrum tych rodzin językowych, które są. Czy są one podobne? Tak? Satyatnasty Paradhara. Wiedziałam, że to zauważysz. Mamy te języki, one są bardzo często podobne, ponieważ również oczywiście te języki mają swoje standardy, tak? Czyli powiedzmy w XX wieku, XIX wieku powstawały warianty literackie, później powstawały warianty jakieś takie standardowe na potrzeby edukacji stanowej przede wszystkim, nie na poziomie językowym, tylko no właśnie na poziomie stanu. W związku z tym te języki mają swoje standardy, natomiast no, też na poziomie właśnie wiosek mamy tutaj do czynienia z jakimś takim kontinuum dialektów, no więc te języki są do siebie bardzo podobne momentami. Nie standardy, ale jeżeli już będziemy patrzeć na te języki w formach takich mówionych, to bez wątpienia. Często też one opierają się na bardzo podobnej gramatyce, tak na przykład, nie wiem, hindi i pendżabski czy gujarati to są języki, które stosunkowo... No, łatwo jest pojąć, znając jeden, jeżeli chodzi o same zasady gramatyczne. Także no, zależy znowu, co będziemy brać pod uwagę, ale w ramach samych tych rodzin nie różnią się one jakoś zawrotnie czy przewrotnie. Dobrze, to powiedzcie, przepraszam, tylko się smacznego Cecylia, bo Cecylia ogląda nas jedząc kolację. Słuchajcie, chyba... A widzisz, a ja pierwszy raz nikomu nie zazdroszczę tego, że dopiero co zjadłam obiad w dzikim tempie, bo wróciłam dzisiaj z pracy. Późno i dopiero jestem po obiedzie, więc jestem pierwszy raz w życiu na Azja Inkognita najedzona. No niemniej tak, Tomasz Szyndralewicz pisze, nie sposób zapamiętać nazwę, co tu mówić o nauce któregoś. To ja powiem jedno zdanie teraz, Krzysztofie. Mów. Bangla Bhasha Khub Sundar. Tak, i to nawet teraz... ja rozumiem. I teraz powiedz to samo w hindi, bo ja powiedziałam po bengalsku Bangla Bhasha Khub Sundar. Mogę coś powiedzieć Bangla Bhasha? Mam powiedzieć tak, żeby było podobnie, czy tak, żeby nie było podobnie? Sundar Bhasha. Nie, zrób, powiedz tak, żeby, jak powinieneś powiedzieć, żeby ludzie widzieli tą... kurde, Bella też kanapeczki sobie właśnie zrobiła. No dobra, jedziemy. Bengali Bhasha Bohat Sundar. No, jest różnica. Chup też by mogło być. Chup, ale bardziej bohot jednak chyba jest, no nie? Tak częściej. Dobra, a w sanskrycie? Sanskryt niech wychwali język bengalski. To chyba po madziarsku było i kapitel Stratford. Nie, to było po bengalsku. Matko, żeśmy teraz ten... Bangla Bahasa Bahu Sundaram? No, tak mi się też wydaje. Więc... Chciałam tylko pokazać, bo tak, my nie znamy języków
Nie, panie Maju, mówi Minelotti. Chcieliśmy wam pokazać, że jest ktoś tu się chwali. Nie, chcemy pokazać wam różnicę. Bangla Bhasha to jest po bengalsku. Bengali Bhasa będzie w hindi. Tutaj mamy Sundor, piękny po bengalsku, a Sundar jest w hindi. Więc niby jest inaczej, ale bywa podobnie. Tak, to znaczy poruszyłaś tutaj bardzo ważną rzecz, tak? To znaczy to, że tym, co rzeczywiście łączy te języki, tak? I co sprawia, że one bardzo często, nawet jeżeli są zapisane w innych systemach pisma, nawet jeżeli będą się różniły gramatycznie, to tym, co stanowi jednak wspólny taki rdzeń w większości standardów językowych w Indiach, to jest słownictwo sanskryckie. Mm-hmm. Tak, i to jest słownictwo, które jest obecne również w językach nieindoeuropejskich, na przykład w językach drawidyjskich. Języki drawidyjskie, takie jak Telugu, Malayalam, czyli te używane w południowych Indiach, mimo że należą do innej rodziny językowej niż sanskryt, który jest klasycznym językiem indyjskim, mają tych słów pochodzenia sanskryckiego bardzo, bardzo dużo. Także tutaj rzeczywiście można patrzeć na odmienną fonetykę, można patrzeć na odmienną gramatykę, ale ta leksyka sanskrycka jest takim pewnym elementem kluczowym. Do Radiament w Bangladeszu mówią Bangla, Bangla. No tak, no Bangla. Minelotti pyta, czy państwo nas nie obrażacie. Nie, powiedzieliśmy dosłownie to samo zdanie. Ja musiałam wybrać oczywiście to. Ale nie wiem, czy je przetłumaczyliśmy w sumie. Teraz. No właśnie nie, zatem język bengalski jest pięknym językiem. To było w trzech językach. Nie mówimy w żadnym języku z południa. Ja próbowałam, kiedyś nawet miałam jakieś, mam tam wielką książkę do Malayalam i może kiedyś, a teraz cisnę koreański, więc tak już na full, więc może kiedyś, natomiast to są języki dla mnie przerażające, tam nie ma samogłosek. Dobra. To zacznijmy od języków najbardziej popularnych. Które języki indyjskie mają największą liczbę użytkowników? Hindi. Hindi. Szeroko rozumiane, ale co do zasady hindi. No właśnie. Bengalski. Oczywiście. Który też tutaj jest. Z języków tych indoaryjskich jeszcze marathi chyba jest trzecie. Natomiast jeżeli chodzi o języki drawidyjskie, to Telugu jest najliczniejsze, jeżeli chodzi o użytkowników. Natomiast tamilski jest takim, powiedziałbym, sztandarowym językiem drawidyjskim, ponieważ najbardziej tę swoją drawidyjskość pielęgnuje, tak? Więc tutaj on jest najbardziej odmienny od pozostałych języków drawidyjskich, jeżeli chodzi o słownictwo. Tylko powiem jedno, dobrze pamiętam, że w Telugu, w języku Telugu śpiewają piosenkę, która w tym roku dostała Oscara. Tak jest, Natu Natu. Tak, Natu tak, Natu. Tak. Mhm. Tak, więc nie jest to śpiewane po hindusku, jest to śpiewane częściowo po indyjsku, bo jest to jeden z języków indyjskich, ale tak, rzeczywiście oryginał tego filmu piosenki jest w Telugu. Także mamy te języki. Przede wszystkim hindi, bengalski, marathi, telugu. Jeżeli by patrzeć tak szerzej, to mamy jeszcze urdu i pendżabski, jeżeli by liczyć Greater India, tak? Łącznie z Pakistanem, patrząc na to bardziej kulturowo i geograficznie, a nie administracyjnie. Także tak to wygląda. Tomasz Szyndralewicz, rodzina słowiańskich chyba jest bardziej zróżnicowana. Nie wiem. Czy zróżnicowanie ja wiem? Języków słowiańskich porównywałbym do zróżnicowania języków indoaryjskich. Mhm. Tak, ponieważ mamy tutaj w zasadzie podobny obszar geograficznie, jeżeli by patrzeć na wielkość. Mamy również w językach indoaryjskich taki bardzo mocny podział na języki zachodnie, języki wschodnie,
dialekty górskie i myślę, że on by jakoś odpowiadał temu zróżnicowaniu, które mamy, tak? Czyli jeżeli sobie spojrzymy na przykład na języki południowosłowiańskie, dobra, południowosłowiański, bułgarski może nie, ale nie wiem, jakiś serbsko-chorwacki z jednej strony, polski z drugiej i jakby z trzeciej strony, nie wiem, byśmy sobie wzięli na przykład rosyjski, no to ich poziom wzajemnego zrozumienia, wspólnoty słownictwa i tak dalej będzie gdzieś porównywalny, nie wiem, do pendżabskiego, hindi i na przykład bengalskiego. Minelotti pyta, a jak bardzo różni się dialekt w metropoliach i na terenach wiejskich? No właśnie, to jest też będzie. Ciekawe. Powiemy chyba i o tym, tak. Będzie, tak, będzie. No dobra, nie tylko liczniej takie ponadregionalne używane języki są częścią tego językowego krajobrazu. A nie, no powiem jeszcze, że właśnie ten hindi dla mnie jest tak troszeczkę sztucznie jednak największym językiem, znaczy pod względem ilości osób, bo to jest troszeczkę coś takiego jak dialekt egipski w świecie arabskim, po prostu przez kino, uniwersalność tego języka, on jest bardziej powszechnie znany, ale to nie chodzi o natywnych jego użytkowników. I tak i nie, to znaczy zgadzam się z tobą, że na pewno tutaj będzie nam wchodziło w dużym stopniu używanie dialektów. Pytanie jest takie, jak będą się ci użytkownicy określać, tak? To znaczy, czy osoba, która używa dialektu, będzie podawała w spisie hindi, bo będzie uznawała, że jej dialekt jest formą hindi, czy też będzie podawała dialekt jako coś odrębnego? Dobrze, to myśmy już kiedyś mówili troszeczkę o językach zagrożonych i ginących, ale nie jakoś bardzo wyczerpująco. Czy możesz troszeczkę o tym powiedzieć? Właśnie jakie to są języki, w jakich rejonach Indii występują? Jasne. No ja może tylko jeszcze dopowiem a propos tego zróżnicowania, o którym mówiliśmy przed chwilą, że to zróżnicowanie jest nie tylko językowe, ale to pytanie padło na czacie, więc może też o tym powiedzmy. Większość z tych języków ma odrębne systemy pisma. Nie wszystkie, tak? Natomiast tak jest. To znaczy większość tych języków w Indiach ma swoje odrębne systemy pisma. Niektóre rzeczywiście wykorzystują na przykład ten sam zapis, na przykład hindi, nepalski, nie wiem, marathi, wszystkie są zapisywane w Devanagari, natomiast no, to zróżnicowanie mamy. No i bengalski i oria są zapisywane tym samym językiem, tak. Tym samym alfabetem bengalskim. Tak, tak. No, wracając do śląskiej gotki, która się tutaj też pojawiła i pytania o to, czy są to gwary, czy dialekty, to, języki. Czy języki, to będzie bardzo, bardzo zależało. Tak, oczywiście tutaj będzie bardzo podobna sytuacja, jak chociażby z językiem, / dialektem, / gwarą śląską. Będzie to zależało od tego, jak będziemy to definiować, jakie kryteria brać pod uwagę, a przede wszystkim, ja jednak zawsze tutaj z takiego socjolingwistycznego punktu widzenia staram się na to patrzeć, czyli od tego, jak definiują się użytkownicy, tak? Bo jeżeli mamy sytuację, w której na przykład, nie wiem, kilkanaście tysięcy osób, kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkaset tysięcy osób uważa, że mówi w innym języku, to dlaczego językozawca ma przyjść i powiedzieć, że nie, no bo tutaj proporcja końcówek gramatycznych do standardu sprawia, że jesteście tylko dialektem, a nie językiem. Także tutaj będzie to bardzo, bardzo zależało i jest to sprawa niejasna. Natomiast w większości, jeżeli chodzi o te nazwy, które tutaj podajemy, nie wiem, hindi, bengalski, pendżabski, marathi, języki drawidyjskie, to są to języki. Są to języki liczące dziesiątki albo setki milionów użytkowników, posiadające bardzo długie, kilkusetletnie tradycje literackie, także jak najbardziej są to języki. Jeżeli chodzi o języki ginące, no to rzeczywiście w Indiach mamy do czynienia z dużą ilością języków ginących, bardzo dużą. Są to przede wszystkim języki występujące na obrzeżach terenów dzisiejszych Indii, no z oczywistych przyczyn, tak? No takie języki zazwyczaj pojawiają się zazwyczaj na obrzeżach tego terenu językowego. Będzie to obszar przyhimalajski,
będą to Indie północno-wschodnie, te leżące za Bengalem i Bangladeszem, tak? Czyli te sławne siedem sióstr, o których też mówiliśmy w kontekście plemion. Tak? W ogóle, gdy chodzi o języki ginące, no to znowu mamy tutaj pokrywanie się z kulturami ginącymi, czyli przede wszystkim z kulturami plemiennymi, które wymierają z bardzo, bardzo wielu przyczyn, przede wszystkim z powodu ekonomii językowej, czyli bardzo prostego faktu. Nie opłaca się kształcić dzieci w językach rodzimych. Nawet jeżeli by taka opcja była, to olbrzymia część użytkowników będzie chciała jak najlepiej dla swoich dzieci, więc będzie ich uczyła w językach regionalnych, ponadregionalnych, ogólnoindyjskich albo po prostu po angielsku. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że mamy oczywiście do czynienia z olbrzymią migracją. I ponieważ te grupy, członkowie tych grup plemiennych, osoby, które w domu mówiły tymi językami ginącymi, powiedzmy, czy zagrożonymi, te osoby nie zostają w wioskach. One migrują do miasta pracując, a tam nie ma po prostu środowiska, nie ma przestrzeni, nie ma no, jakiejś takiej tkanki społecznej, w której ten język, znajomość tego języka mogłaby być pielęgnowana. I tutaj zrobimy krótką przerwę na muzykę. Za chwileczkę wrócę, bo tutaj jest ciekawe pytanie od Wojtka Polaka, ale to za sekundeczkę. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. I wracamy do naszej rozmowy Azja Inkognita. Dzisiaj w tej chwili rozmawiamy o zróżnicowaniu językowym Azji Południowej, Indii głównie, ale też wyjdziemy sobie może szerzej, jeżeli zdążymy, na Azję Południową.
Krzysztof Gutowski, indolog i religioznawca z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, dzisiaj jest z nami. O, przepraszam, bo tutaj patrzę na czat, trochę się tutaj pojawiło pojawiło się w trakcie przerwy komentarze, ale nie będziemy teraz wszystkich czytać. Dobrze, to ja bardzo bym poprosiła Maćka, żeby nam pokazał grafiki po kolei, którąkolwiek tam pierwszą wypuścisz. O, no i właśnie, chcieliście wiedzieć alfabety i to jest właśnie alfabet. Wiedział od czego zacząć Maciek, dlatego że to jest alfabet języka węgierskiego. Tak to właśnie wygląda. Golpo Noi, opowiadanie dziewiąte. I tak właśnie wygląda pismo bengalskie. Możemy następne pokazać. O, to już jest Devanagari. To jest ta troszeczkę, jest takie bardziej kanciaste. Co się tak przyglądasz? Nie, bo musiałem się ten. Musiałem zrobić taki, wiesz, embodied zoom. Żeby... Okej. Okay. Kapitan Stratford pyta, czyta się jak u nas, czy od prawej? Nie, czyta się jak u nas, to nie jest arabski. I jeszcze trzecie wam pokażemy, żeby pokazać trzecią graficzkę. Zaraz Maciek ją na pewno przygotuje. Żeby wam pokazać jeszcze jeden z alfabet z południa. Z południa Indii. My, Europejczycy, i tak nie będziemy rozróżniać Minelotti. Okej, okay, jasne, że pewnie nie poznacie, ale no, ten, generalnie wszystkie litery mają daszki. Daszki nazywają się matrą. To jest matra. Tak, którą ja na... O, właśnie. I to jest trzeci alfabet. To jest alfabet do pisma, do języka Malayalam. O, jest zupełnie inny. Jest zupełnie inny. Mówiliśmy o czym? A, matra. Na przykład ja matrę pisząc po bengalsku totalnie ignoruję. Moja wykładowczyni, doktor Elżbieta Walter, już po prostu tylko wzdychała, jak to widziała, ale... Stwierdziła, że jestem niereformowalna. No i to tak wygląda mniej więcej. Tych alfabetów jest jeszcze co najmniej kilka. Assamski chyba się też bengalskim. Tak. Assamski się zapisuje bengalskim pismem. Tak. Dobra, zaraz przejdziemy do następnego pytania, bo dzisiaj mamy strasznie dużo dygresji i pewnie cię przetrzymam dłużej, Krzysiu. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale Noe pyta. Bardzo istotne pytanie. Pani Blanka bardzo kocha te Indie, czy tylko kocha? No bardzo. Bardzo, bardzo kocha. Dobra, czy to się w ogóle czyta? To się czyta. Już tylko Minelotti pisze. Szanowna Pani, my mamy mniejszą wrażliwość, tak jak dla nas każdy człowiek z Chin czy Japonii wygląda podobnie. Oni nie są podobni zupełnie, dlatego doceniam tychże ludzi, że przywiązują większą wagę do szczegółów. Tak. Natomiast to jest tylko i wyłącznie kwestia ekspozycji na daną grafię, tak? Ponieważ wydaje mi się, że jednak statystyczny Europejczyk, jeżeli by zobaczył obok siebie pismo łacińskie, to mam taką cichą nadzieję, żeby je rozpoznał, nie wiem, cyrylicę czy głagolicę, tak? I na przykład alfabet grecki, to by je rozpoznawał. Nawet jeżeli nie byłby w stanie czytać, tak, po rosyjsku, czy nie byłby w stanie czytać po grecku, to jednak te elementy byłyby rozpoznawalne. I również no, w tym przypadku jest to kwestia opatrzenia. Tak? No ja na przykład czytam w Devanagari, czytałem w Malayalam, trochę po pendżabsku, no ale nie czytam Gujarati, ale je rozpoznam, tak? Nie czytam bengalskiego, ale go rozpoznam ten zapis. Także to rzeczywiście jest kwestia,
Pewnie po prostu tego, na jakie elementy jesteśmy gdzieś tam opatrzeni, nie? A czy da się czytać? No tak, no. Da się. To powiedzmy w takim razie, o co chodzi z tymi językami stanowymi i językami urzędowymi? Tak. Wiesz co, ja tylko pozwolę sobie bezczelnie, ponieważ bywam tu na tyle często, jak się okazuje, że zaczynam przejmować kontrolę i chyba na jedno z pytań chciałem odpowiedzieć. Musisz mi wybaczyć. Na pewno jedna sprawa to jest to, czy są batalie o języki, to o tym na pewno powiemy, bo ta kwestia polityczna się pojawi. I tam było pytanie o armię, jakieś takie w ogóle A uroczne. tak, właśnie, mieliśmy do tego wrócić. Tak. Wojtek Polak, właśnie po przerwie mieliśmy do tego wrócić. Już lecimy. Wojtek Polak pytał. O, kurczę, ale wyście dzisiaj Widzę. napisali tutaj. Widzisz? Czy w armii też Tak. używa się różnych języków? Na przykład jednostki z różnych regionów mówią w swoich językach, czy to jest raczej ustandaryzowane, a kwestie językowe nie rodzą konfliktów? Konflikty są na tle językowym w Indiach olbrzymie. Natomiast jeżeli chodzi o samą armię, to tutaj będzie funkcjonował przede wszystkim język hindi, który jest językiem oficjalnym Republiki Indii. Tak, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście mamy jednostki regionalne, ponieważ bardzo wiele tych jednostek ma swoją, no naprawdę bardzo starą historię, sięgającą czasów brytyjskich, tak? Poszczególne regimenty, które pochodzą z Pendżabu, pochodzą z poszczególnych miast, pochodzą z jakichś kotlin w Himalajach. No, cechuje to, że mamy tam po prostu osoby pochodzące z określonego miejsca, które pewnie w większości i w codziennym jakby użyciu, no, będą stosowały te języki rodzime. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie oficjalne sytuacje, to mamy język hindi, który jest językiem oficjalnym w Indiach, i język angielski, który jest językiem pomocniczym. A tutaj jest pytanie, a czy te języki są w translatorze Google? O, właśnie, bardzo wiele Są. jest. Bardzo wiele jest. Wiele, bardzo wiele jest, i nawet muszę to stwierdzić z przykrością, że zaczyna to działać. No, po Tak. bengalskim średnio. Tak, to znaczy pierwsza sprawa to, że to jest zawsze tłumaczone przez angielski, więc lepiej jest używać angielskiego, jeśli już chcemy, tak, żeby nie robić dodatkowych jakichś elementów. Natomiast oczywiście nadal jest tam bardzo wiele problemów, transkrypcja kuleje, dobór słownictwa kuleje. Natomiast tak patrząc na progres, jaki Google Translate zrobiło, nie wiem, w ciągu ostatnich 5-6 lat, to jest to naprawdę zauważalne. To znaczy musieli tam naprawdę jakiś już bardzo duży korpus danych wprowadzić, bo to zaczyna działać, tak? Może nie całe zdania, może nie jakieś, nawet czy nie olbrzymie akapity i nie pojedyncze słowa, bo pojedyncze słowa są wyrwane z kontekstu, a całe akapity się gubi, ale proste wyrażenia typu, nie wiem, podaj mi szklankę, albo gdzie jest posterunek. Tak, to daje radę. Dobrze, ja się wiele razy spotkałam z takim stwierdzeniem, łe tam w Indiach to wystarczy znać angielski i ty się wszędzie porozumiesz. Oho, no, polecam pojechać do Indii z angielskim. Czy nie? Dobra. No Po w pierwsze Mumbaju, jest. tak. Tak. Po pierwsze, angielski jest językiem pomocniczym w Indiach. Został wpisany do konstytucji, był jakby zaproponowany przez urzędy jako język pomocniczy na etapie uzyskiwania niepodległości przez Indię. Powtórzę i wykorzystam tę okazję, jak każdą inną, do tego, żeby powiedzieć o tym, że Indie niepodległość uzyskały, a nie odzyskały, ponieważ nigdy wcześniej państwa Indie nie było. Natomiast w momencie, kiedy Indie brytyjskie uzyskały niepodległość i Hindi miało być językiem narodowym, czy miało być językiem oficjalnym, taka była wizja długofalowa, wprowadzono język angielski, no bo wiadomo, administracja kolonialna przez kilkaset lat, żeby to ułatwić. Miało to być wprowadzone na lat kilka. Jest nadal. Tak, angielski nadal jest językiem pomocniczym. I on tym językiem pomocniczym zostanie, ponieważ innej opcji nie ma. Rzeczywiście język angielski jest jedynym językiem, który spaja tereny Indii, dlatego on obecny jest w mediach, obecny jest w przestrzeni publicznej,
obecny jest przede wszystkim w edukacji i w sytuacji, w której no, kogokolwiek stać, to z automatu będzie wybierał edukację angielską. No, natomiast ten angielski jest po prostu potrzebny w bardzo wielu sferach życia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że język angielski, indyjski, zaraz przejdziemy do tego, czy jest rzeczywiście potrzebny, czy niepotrzebny. Natomiast nie ma jednego angielskiego, indyjskiego. No to, a tak, to właśnie dosząc się do tego, co powiedziałam. Trudno mówić o jednym angielskim, indyjskim, tak? Ponieważ mamy tam bardzo wiele indyjskich angielskich. Angielski używany, nie wiem, przez osobę z Bengalu czy osobę z Nepalu będzie się bardzo różnił od angielskiego używanego na przykład przez Kralczyka z południa Indii. Mm-hmm. Będzie to skrajnie inny angielski. Natomiast mamy oczywiście charakterystyczną fonetykę, z której się wszyscy śmieją, no ale to kilkanaście lat temu albo kilkadziesiąt wszyscy się śmiali z fonetyki słowiańskiej, z angielskiego, także tutaj wiadomo, że jest to zawsze po prostu no, bardzo, bardzo słabe. Natomiast ta fonetyka czasami indyjska jest bardzo słuszna i intuicyjna, tak? Na przykład jeżeli chodzi o oddawanie niektórych dźwięków brytyjskich, to czasami ich intuicja jest słuszniejsza niż nasze wymawianie tego po polsku, no z tym, że my po prostu nie jesteśmy z tym osłuchani i jest to dla nas dziwne. Mamy słownictwo, które często, jak to w większości obszarów pokolonialnych, jest czasami archaiczne, tak? Czyli będą nam wchodziły jakieś określenia, jakieś związki frazeologiczne, jakieś słówka na przykład wiktoriańskie, czy z tego angielskiego, brytyjskiego przedwojennego, co może dla wielu osób uczących się angielskiego współcześnie być dziwne, tak? Bo uczymy się albo jakiegoś standardowego BBC-owego angielskiego, albo uczymy się angielszczyzny amerykańskiej. Także jesteśmy po prostu znowu eksponowani tutaj na zupełnie inne standardy językowe. Mamy też w końcu kalki gramatyczne, tak? Sytuacje, w których no, używa się jakichś sformułowań z języka indyjskiego i po prostu jeden do jednego przekłada się je na angielski. Tak na przykład jest, nie wiem z czym, na przykład osoby mówiące w hindi nie będą chętnie używały czasownika to mean w znaczeniu znaczyć, ponieważ takiego czasownika w zasadzie w hindi nie ma i używa się wyrażenia tego znaczenie jest coś tam. Mhm. Tak, dlatego nie będą pytać what does it mean, tylko będą pytać what is the meaning of that. Tak? Także tutaj będziemy mieli często takie elementy, które będą dziwne, ale no, są poprawne po angielsku w zasadzie i będą wynikały z jakichś kalek językowych. Także mamy charakterystyczny angielski, to jest pierwsza sprawa, charakterystyczne różne angielskie, plus musimy pamiętać o tym, że angielski indyjski, czy się to podoba osobom na przykład w Polsce, które myślą, że jak w British School, co się tam uczyły, tak, i nie wiem, były na jakimś wyjeździe językowym w UK, to już są tutaj bardziej brytyjscy od królowej, czy króla, przepraszam. Natomiast czy się to podoba, czy nie, indyjski angielski jest już w światowej anglistyce, w światowej English Studies traktowany jak odrębny standard językowy, tak? Czyli oprócz British English, American English, Australian English mamy Indian English. Czy się komuś podoba, czy nie, jest to ze względu na liczbę użytkowników, historię, obecność na mapie językowej świata, odrębny standard, a nie tylko jakiś zniekształcony przez Indusów angielski. Także to jest druga sprawa. Trzecia sprawa w tym przypadku to rzeczywiście obecność w przestrzeni publicznej. Angielski nie jest znany w Indiach powszechnie. Tak, i tutaj też się pojawiało to, no po prostu nie jest. Wbrew obiegowej opinii nie jest. Osoby mogą angielski rozumieć, mm-hmm. tak, co nie oznacza, że będą w stanie w angielskim odpowiedzieć. Jeżeli ktoś odbiera edukację pod tytułem 3 klasy w wiejskiej szkole, gdzie na przykład raz na tydzień przyjeżdża nauczyciel na rowerze i przez sobotę uczy ich, jak się podpisać, no to ich angielski nie będzie tutaj jakiś bardzo rozbudowany.
wtedy ta edukacja w języku lokalnym już jest czymś bardzo, bardzo naprawdę rozwijającym dla takich osób. Niekoniecznie musi to być na dalekiej prowincji. Wystarczy, że się w Delhi zejdzie z najczęściej używanych uliczek, tak, najczęściej, nie wiem, wystarczy, że zejdziemy sobie, odejdziemy z Pachargandziu, gdzie śpimy, wyjdziemy sobie z Chandni Choku, gdzie próbujemy zrobić zakupy, chociaż jest to najgorsze miejsce do robienia zakupów w Delhi. Także no, po prostu schodzimy na bok, idziemy do jakiegoś sklepu i się okazuje, że angielski nie starczy. Także oczywiście, jeżeli pojedziemy sobie do jakiegoś zagłębia IT, będą mówić wszyscy po angielsku. Jeżeli pojedziemy sobie w miejsce turystyczne, wszyscy będą mówić po angielsku. No, jeżeli chcemy w Indiach funkcjonować poza takimi czysto turystycznymi albo czysto międzynarodowymi obszarami, no to oczywiście. Zresztą tak jak wszędzie, tak? No nie łudźmy się, że ten angielski w Europie jest aż tak niesamowicie znany. Nie? I nie mówię o Francji, która z definicji jest na nie, ale wystarczy, nie wiem, pojechać do Włoch, tak? I jest to normalne, że się mówi do kogoś po angielsku, on odpowiada po włosku, bo włoski zna, to będzie odpowiadał, nie? I tyle, no. Oczywiście ten angielski jest bardziej zauważalny w przestrzeni publicznej, bo kolonializm, bo pełni funkcję ponadregionalną, bo na przykład, nie wiem, różne urzędy stanowe będą prowadziły ze sobą korespondencję po angielsku, ale to tyle. Tak? Natomiast ważne jest też to, że gdy chodzi o angielski, no to mamy też ze względu na to, że bardzo wiele Indusów i Indusek odbiera edukację po angielsku, no to jednak w tej klasie średniej czy wyższej klasie średniej ten angielski jest zauważalny, jest obecny i mamy do czynienia z takimi zjawiskami jak code mixing i code switching. Czyli z jednej strony z tym, co się często uznaje za kaleczenie angielskiego, tak? Albo za używanie anglicyzmów, gdy się mówi w hindi albo po bengalsku. I tu się pojawiła ta uwaga na początku, że Polacy mówią tym samym językiem. I rzeczywiście podejście Polaków do języka, do czystości językowej jest bardzo, bardzo ostre, delikatnie mówiąc. Tak? Rzeczywiście Polacy, nie wszyscy mówią poprawnie, ale co do zasady... Mało kto teraz... No ja wiem, tak. Natomiast co do zasady mówimy dość jednolitą polszczyzną. Mamy zespół kilkunastu błędów, typu poszłem, weszłem, włączać, tak? Nie wiem, natomiast dużo mamy problemów stylistycznych, logicznych i tak dalej. Natomiast czysto gramatycznych błędów mamy stosunkowo w polszczyźnie niewiele. Tak? Rzadko się zdarza, żeby ktoś, nie wiem, odmieniał wyrazy rodzaju żeńskiego męską deklinacją po polsku. Z nielicznymi jakimiś tam wyjątkami. Natomiast rzeczywiście w Indiach to podejście jest o wiele luźniejsze. I język jest po to, żeby się komunikować. Języki się miesza, języki się skleja, języki się podmienia, nawet w ramach tej samej wypowiedzi. Dlatego mamy code mixing, czyli no, mieszanie kodów językowych, i mamy code switching, czyli to, że w różnych sytuacjach, zależnie od tego, jakiej sfery życia wypowiedź dotyczy, to będzie się używało odrębnego języka. I ten angielski w ten sposób tam wchodzi. Tutaj jest pytanie od Misia Pluszowego znowu, ale może jeżeli rzeczywiście zgodzisz się, Krzysiu, zostać z nami troszeczkę dłużej, dziękuję Ci bardzo, to powiem, jak do jakichś śmiesznych sytuacji może to prowadzić. Jeżeli zauważyliście o Gargantua 2000 jakiś zamiast 2000, Boże, nie mogę tego słuchać, ale i tak najbardziej to jest bynajmniej zamiast przynajmniej. Tak. Dobrze, w związku z tym tak, jak zauważyliście może, jak mówiliśmy, podobieństwa między bengalskim a hindi, bądź też brak podobieństw, weźmy sobie dwa słowa. W hindi sundar, piękny, sundor po bengalsku. I właśnie to sundor jest istotne, bo w języku bengalskim, przynajmniej w tym czystym, klasycznym, nie używa się zbyt dużo s, za to się mówi wszędzie sz. Więc to, co ja się śmieję zawsze, że to, co w sanskrycie jest przez s, to po bengalsku będzie jakiś tam sz. No i kiedyś...
Kiedyś była organizowana jakaś międzynarodowa konferencja na naszym wspaniałym Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przyjechały też osoby z Bengalu, które pełniły honory, że tak powiem, dla gości, między innymi też, to chyba z Oxfordu przyjechali goście, nie pamiętam, no i kierowały panie Bengalki, kierowały do miejsc i powiedziały sir, sit here, no nie, i to miało być, żeby usiąść, no nie, tylko to sit się zrobiło, szy. Tutaj cały czat eksploduje śmiechem. Tak. Oczywiście i przechodzimy do pytania, który już mi się... Jezu, ale wy jesteście dzisiaj aktywni, rany boskie. Dobra, Miś Pluszowy pyta, a czy jest jakiś podział, kasty wyższe używają innego dialektu, bardziej wyszukanego, wykwintnego, którego nie mogą używać kasty niższe? Mówię, tak? Opowiem to, myślałem, że chcesz ten coś zacząć, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Bo wydaje mi się, że po bengalsku to będzie widoczne, tak? To znaczy, oczywiście, nie wiem, po bengalsku jest dość zauważalna dyglosja, czyli mamy zjawisko języka literackiego i mamy język kolokwialny. Jest to w Indiach bardzo też zauważalne, również jeżeli chodzi o języki południowo-indyjskie. Mamy dwa warianty języka. Mamy język literacki i mamy język mówiony, co nie oznacza, że język mówiony nie jest wystandaryzowany i że mówimy tutaj o jakiejś takiej rozlanej gwarze. Nie, po prostu język codzienny mówiony będzie troszeczkę inaczej funkcjonował. Tak? Także mamy to, coś takiego. Nie oznacza to, że te niższe kasty, powiedzmy, czy osoby niżej sytuowane społecznie nie mają prawa używać tego języka, tylko czasem po prostu nie mają okazji go poznać. Dlatego, że tutaj mamy z jednej strony dominację języka angielskiego i tego, że edukacja odbiera się po angielsku, a jeżeli odbywamy całą edukację po angielsku i nasza edukacja z języka naszego w zasadzie domowego to jest lektorat, które mamy w czasie studiów, no to wiadomo, że nie będziemy używać pięknych literackich form. Jeżeli nie będziemy tej literatury czytać, słuchać sobie, nie wiem, chociażby wiadomości w tym języku i tak dalej, i tak dalej. Także to zróżnicowanie na pewno jest. Nie zawsze ono wynika z jakichś takiego czystego podziału kastowego. Często jest to, są to jakby społeczne konsekwencje tego podziału kastowego. Także tak to wygląda. To ja może też powiem na przykładzie właśnie bengalskiego. W Kolkacie się z tym spotkałam, no bo też poza jakoś Kolkatą nie jeździłam taksówkami, ale wiele razy spotykałam się z sytuacją, kiedy taksówkarz, i nie, to nie jest tak jak u nas w Polsce było, że wykształcony aktor w trakcie pandemii zaczął jeździć taksówką, nie. Taksówkarz pochodzący z biedniejszej rodziny, słabo, niewykształcony, który skończył tam tych kilkanaście klas i po prostu prowadzi taksówkę po Kolkacie i on śpiewa, naprawdę, słuchajcie, śpiewa mi pieśnie Rabindranatha Tagora w przepięknym języku klasycznym języku bengalskim. Ja nie mam pojęcia, czy on całkowicie dobrze to rozumie, chociaż ten język, jak się... On nie jest taki strasznie trudny do odróżnienia, na szczęście, ale i nie wiem, czy jest to właśnie po prostu czynna znajomość, że on potrafiłby cokolwiek w tym języku powiedzieć, tym wysokim powiedzieć, czy tylko on biernie przyjmuje, bo on uwielbia, tak jak każdy Bengalczyk. Jest osłuchany, nie? Po prostu. Jest osłuchany z pieśniami Tagora, które w większości powstawały, no, w znacznej części powstawały w tym języku wysokim. Ale to Bengal, to nie jest reprezentatywne dla Indii. Oczywiście. W Bengalu zdjęcia Tagora wiszą na drzewach. Dobra. Nie będę mówił, co w Polsce wisi na drzewach i czy jest zdjęcie, ale dobra. Nie, bo Dora Diamant zadała dobre pytanie. Pytanie, czy dużo się bluzga w Hindi? A czego tylko w Hindi? Po bengalsku, Bengalczycy nie bluzgają. My jesteśmy sophisticated. Zależy, w każdym języku się bluzga. No. Nie, my jesteśmy sophisticated.
Tak. Znaczy, no, też mamy stereotypy, tak? Mamy stereotypy, na pewno stereotypowe jest to, zależy kto mówi, tak? Delijczycy będą mówić, że dużo bluzgają Mumbajczycy, Mumbajczycy będą mówić, że dużo bluzgają Delijczycy i Mumbajczycy i Delijczycy będą zgodnie twierdzić, że najwięcej bluzgają Pędżabczycy. Także, także mamy tak. Czy tak rzeczywiście jest? No to już odrębna sprawa, to będzie pewnie zależało od jakby wielu czynników. Są, oczywiście są wulgaryzmy, są obecne, słychać je na ulicach, warto je znać i wiedzieć, jak reagować, jak się je słyszy. I tyle. Ja znam, ja bardzo lubię bluzgać w hindi, bo to jest takie soczyste. Okej. Okay. Ale dobra. Wiesz co? Tutaj jeszcze Dora mamy, a w Indiach na tuktuka też mówią tuktuk. Nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest stwierdzenie. Jeżeli to jest stwierdzenie, to i tak, i nie. Jeżeli to jest pytanie, zresztą też i tak, i nie. Chodzi o to, że tak naprawdę w Indiach na tuktuka mówi się oto, albo oto riksza, tak, w sensie autoriksza. Oto riksza albo oto. Oczywiście mówią tuktuk, no bo jest to, powiedziałbym, element międzynarodowej angielszczyzny. Także... Także tak. Miś pluszowy, pani Blanko, ognia. Nie, 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 ja najlepiej bluzgam po arabsku. Zdecydowanie to idzie najlepiej. To mi idzie... Tomasz Szyndralewicz, kojarzą tam kurwa z rodakami. Nie, za mało Polaków jest w Indiach, ale ja to wyślę. Nie wiem, jak to wyślę. Zaraz jeszcze pomyślę, jak to zrobić. Ale tak, jest urocze miejsce w Indiach. A co ty chcesz, Krzysiu, wysłać? Bo może ci podpowiem, będzie wysłać szybciej. Zdjęcie. To wyślij na realizacja. Małpa Reset Obywatelski. Przerasta mnie to. Wyślę link na czacie wewnętrznym. Dobrze. Maciek, daś coś niech zrobić? Niech sobie Maciek radzi. O, momencik. Coś, bo Maciek pisze. A, jest na czacie wewnętrznym. Dobrze. Maćku, czy możesz nam tutaj poratować i zrobić to? Coś? Pobrać to i pokazać. To się uda. No zaraz, na pewno będzie, będzie działać. Dobrze. Dobra, ponieważ tak, tak. Ale to w międzyczasie możemy iść dalej. Mhm. Co ja chciałam się zapytać? O! Tak. Ale to naprawdę jest napisane... Kurwa. Kurwa, tak. I to jest miejscowość w stanie Jharkhand. To jest jakąś stacją przesiadkową, taką, znaczy jak widać taką przesiadkową jak ten, jak to może być w Indiach, ale jest, tak. W pewnym momencie wiem, że jakoś obiegło, jak to zazwyczaj bywa z memami i z tego typu kontentem, obiegło jakiś polski tutaj internet, mniej więcej przez jeden dzień to funkcjonowało i zniknęło, ale było na jakimś wykopie czy innym czymś. Cecylia, pani Blanko, proszę zjechać Gargantua po arabsku. Nie, bo odkąd mnie chcieli aresztować na lotnisku w Ammanie, to trzymam... My zawsze na tych lotniskach chcą aresztować, ja nie wiem. Jak to tylko raz, no! No tylko raz. Nie, tam w Kolkacie też tam krzyczałaś na nich. Ale tam to mnie przepraszali, bo mi się samolot spóźnił. No. A w Ammanie, no tak, w Ammanie, no trochę... Dobrze, przejdźmy do tematów, że tak powiem... merytorycznych. Co ja chciałam cię jeszcze zapytać? Mam sobie zapisane. Ach, no przecież, bo mówimy o tylu językach, mówimy o angielskim, ale przecież jest bardzo ważny język, mylnie uważany za ten, od którego wszystko się zaczęło, ale ten, nad którym ty pracujesz, a ten, którym ja poległam, umówmy się, czyli język sanskryt. No jest. Tak, to temat rzeka, oczywiście. I też nie w kontekście może nawet samego sanskrytu, czy nie wiem, jego dawnych dziejów,
Natomiast myślę, że w kontekście trochę tych rzeczy, które się przewijają i często jakby przez pytania prześwitują, czyli w ramach pytania o politykę językową i o jakieś kwestie regulacji językowych. Więc rzeczywiście o sanskrycie powiedzieć trzeba. Może tylko nawiązując do tego, co było przed chwilą, ale do sanskrytu przejdziemy zaraz płynnie z tego fragmentu mojej wypowiedzi. Kapitanostwo, czy Hindi zamorduje resztę? No właśnie. Nie. Nie, no nie. Oczywiście. Nie, mimo usilnych starań rządu. Problem jest taki, i to sobie powiemy na końcu, znaczy jeśli będziemy jeszcze mówić o tym aspekcie politycznym. Mhm. Mamy do czynienia z tą wielojęzycznością, tak? Przy okazji angielskiego nam to wyszło, ale musimy pamiętać o tym, i tutaj odwołam się znowu do tego, o czym mówię bardzo często, że my w Polsce jesteśmy okrutnie monojęzykowi. I nie chodzi tylko o to, że my nie używamy, że jakby że w polskim nie ma, czy że w Polsce nie ma większej ilości języków, większości języków etnicznych i tak dalej, tak? Które by były gdzieś tam na równi z polskim. Chodzi też o to, że polski obecnie, polski powojenny jest niezwykle jednorodnym językiem. Mm-hmm. Oczywiście, tak jak tu słusznie zauważono, za czasów komunistycznych, za czasów PRL-u, wszelkiego rodzaju odmienności językowe były tępione. Tego ofiarą padł etnolog śląski, czy język śląski, ale też oczywiście kaszubski, który gdzieś tam funkcjonował. Przecież wiemy wszyscy, albo nie wszyscy, ale no... Kwestia śląskiego była bardzo kluczowa i on był niezwykle tępiony, tak? Nie można było gadać, tak? Tak jak nie można było nauczać po wojnie niemieckiego na Śląsku z oczywistych przyczyn, z perspektywy komunistycznej. Polski to popsuty śląski. No masz recht. No tak, tak. Generalnie to trochę tak jest, bo Śląski akurat tych elementów staropolskich zachował bardzo wiele, nie? Które w polszczyźnie naszej standardowej uciekły. Ja też może nie jestem obiektywny, bo jestem adoptowanym synem śląskiej ziemi od jakiegoś czasu, także może też. Ale nie z Sosnowca. Nie z Sosnowca, nie, mówimy o Śląsku. Ale tak, także mamy do czynienia z tą wielojęzycznością. I ta wielojęzyczność jest zauważalna, no chociażby, no bardzo powszechnie. Ja mogę powiedzieć o takim bardzo prostym przykładzie mojego znajomego, który mieszka w Mumbaju, którego ojciec jest pędżabczykiem, matka jest gudziaratką, mieszka w Mumbaju i mieszka w zasadzie w dzielnicy muzułmańskiej. Tak? Więc jakie on zna języki? Zna hindi, no bo jest to język narodowy. Zna marathi, bo jest to język stanu, w którym leży Mumbai. Zna gudziarati po matce, zna pędżabski po ojcu, mieszka w dzielnicy muzułmańskiej, więc zna też urdu. Oprócz tego zna jeszcze angielski, tak? Więc zna 6 języków. Czy on w tych 6 językach jest w stanie przeczytać książkę? Nie. Czy on w każdym z tych języków jest w stanie, nie wiem, zrobić zakupy na bazarze? Nie. Czy on w każdym z tych 6 języków, nie wiem, jest w stanie rozmawiać na temat bieżącej sytuacji politycznej w Indiach? Nie. Natomiast jeżeli go zapytamy, czy zna te języki, zna. Ponieważ mamy tutaj do czynienia właśnie z tym, że jest to znajomość wybiórcza, związana z pragmatyzmem językowym. Także mamy do czynienia z tym, że ludzie deklarują znajomość różnych języków, no bo je znają, rozumieją. Niekoniecznie musi za tym iść znajomość pisma. To też jest bardzo ważna rzecz w Indiach i pewnie też się z tym spotkałaś, że często jest tak, że jak już ludzie, nie wiem, słyszą, że mówimy w hindi albo mówimy po bengalsku, to gdzieś tam w czasie rozmowy pojawia się takie nieśmiałe pytanie, a potrafisz też czytać? Tak. Tak? Dla nas niby pytanie totalnie od czapy, ale pamiętajmy o tym, że no właśnie, nie, że co innego jest znać hindi, bo mieszkam w Delhi i rozmawiam w hindi z, nie wiem, ze swoją sprzątaczką, z ogrodnikiem i robię zakupy na bazarze, albo znam pendżabski, bo nie wiem, rodzina mojego dziadka emigrowała z terenów Pakistanu i się w domu mówiło po pendżabsku, a co innego jest czytać w tym języku, znać pismo, w którym ten język jest zapisywany. Także są to zupełnie odrębne sytuacje.
Także mamy tę wielojęzyczność bardzo powszechną, mamy pragmatyzm językowy, który no, jest taką cechą charakterystyczną i przekłada się też na stosunek do poprawności językowej. Po prostu w Indiach chodzi o to, żeby się dogadać. Nie chodzi o to, żeby używać super wysublimowanego słownictwa. Nie chodzi o to, żeby mówić konsekwentnie w danym języku. Mówimy w danym języku, nie dajemy rady, mówimy w innym. I tyle. Więc tak to wygląda. Wśród spisów powszechnych i deklarowanych języków pojawia się również język, który coraz częściej podawany jest jako język rodzimy i to jest tutaj właśnie odniesienie do tego, co napisała Xenex, co, jak to czytać, ale tak jest. Pojawia się sanskryt. I teraz przechodzimy do tego sanskrytu, o którym mówiłaś. Sanskryt jest w Indiach obecny. Sanskryt jest językiem staroindoaryjskim. Nie jest najstarszym językiem świata, nie jest językiem, z którego wszystkie inne wyrosły. Oczywiście każdy naród i każda grupa etniczna jest głęboko przekonana, że to w jej języku Bóg mówi i tyczy to zarówno Polaków, Żydów, Indusów, jak i, nie wiem, Ślązaków na przykład. Natomiast nie. Sanskryt jakby jest prześledzalny dla nas, jeżeli chodzi o swoje pochodzenie i o formy, z których pochodzi, więc nie jest najstarszy. Natomiast jest językiem staroindoirańskim, który został wystandaryzowany mniej więcej w V wieku przed naszą erą, przyjął formę klasyczną i był taką lingua franca, był językiem przestrzeni intelektualnej w Indiach i nie tylko w Indiach, na pewno nie tylko w Indiach w dzisiejszym rozumieniu, ale w całej Azji Południowej, w Azji Południowo-Wschodniej, również w Azji Centralnej w dużym stopniu przez kilka wieków. Nie był to tylko język hinduizmu, był to język, w którym powstawały również teksty z innych tradycji intelektualnych czy duchowych, teksty buddyjskie, dżinijskie, muzułmańskie powstawały w sanskrycie, również ateistyczne. Także nie jest to język tak mocno hinduski, świadomie używając terminu hinduski, czyli związany z hinduizmem, jak nam się wydaje. Natomiast sanskryt nigdy w Indiach nie umarł, tak? Bo to też jest kwestia tego, czy sanskryt jest żywy. Także sanskryt w Indiach miał status i ma status podobny do łaciny, ale łaciny, nie wiem, w wieku XVIII, w wieku XIX jeszcze, tak? Czyli takiej sytuacji, w której wykształceni ludzie z określonych grup społecznych posiadali jakąś bierną znajomość tego języka. Tak, przedwojenny lekarz, oczywiście tam trochę pewnie idealizując, ale przedwojenny lekarz, przedwojenny prawnik, przedwojenny ksiądz, tak, żeby przywołać te trzy kluczowe społeczne funkcje przedwojennej rzeczywistości. No, oficerów nie posądzamy o to, ale tych trzech, powiedzmy, grup, no, posiadali znajomość łaciny, tak, posiadali znajomość łaciny w o wiele większym stopniu niż obecnie. Nie wiem, czy łacina była mówiona, ale na pewno można było sobie cytatami z łaciny mówić i wiele sytuacji społecznych w ten sposób rozwiązywać. I sanskryt też taką funkcję pełnił. Był obecny w liturgii hinduskiej, był obecny w literaturze, w kulturze, jest. Więc ten sanskryt był. Był również językiem komunikacji, o czym się rzadko mówi, ale tak było, że nie wiem, za czasów brytyjskich jeszcze, kiedy, nie wiem, spotykali się bramini w jakimś miejscu pielgrzymkowym z dwóch różnych krańców Indii, no to zdarzało się, że rozmawiali w sanskrycie. Nie wszyscy posiadali takie umiejętności, ale to się zdarzało. Dlatego sanskryt był językiem mówionym, wbrew temu, co mówi nawet większość indologów, był językiem mówionym, i z tego wynika ruch wskrzeszania sanskrytu, który stał się bardzo silny i od kilku dekad rzeczywiście w Indiach i w diasporze indyjskiej jest zauważalny i wskrzeszanie sanskrytu nie tylko w formie mówionej, ale w ogóle jako takiego języka nowego, panindyjskiego jest bardzo, bardzo zauważalne w Indiach. Jest ono związane z tym, że nacjonalizm hinduski bardzo się rozwija. Oczywiście partia rządząca BJP, która jest partią
nacjonalistyczną będzie wspierała i wspiera, i bardzo dużo funduszy idzie na to, żeby wskrzeszać sanskryt. Natomiast oprócz tych kontekstów politycznych również to się dzieje. Czyli sanskryt pojawia się w szkołach w większym wymiarze godzin, istnieje bardzo dużo organizacji i religijnych, i świeckich, które no, ten sanskryt jako język mówiony w takiej wersji uproszczonej, tak, ale promują. Taka tylko nacjonalizm w Indiach, oczywiście. No, to samo chciałam powiedzieć. Najbardziej nacjonalistycznych państw świata, nawet bym używał świadomie terminu nazistowskich, jeżeli będziemy rozumieć tutaj ten termin nazizm jako narodowy socjalizm, tak? Więc pod tym względem absolutnie partia rządząca w Indiach jest partią nazistowską. Tak, w tym takim, powiedziałbym, czysto ideologicznym sensie, może nie w praktyce jeszcze. Natomiast tak, tak, oczywiście ten nacjonalizm w Indiach jest i jest bardzo zauważalny. I tak ten sanskryt również rzeczywiście przeżywa renesans. W dużej mierze jest to renesans stymulowany politycznie, ale nie tylko. To też przekłada się na to, że ten sanskryt no, zaczyna być jakby elementem tożsamości bardzo wielu Indusów, stąd pojawia się często jako język pierwszy, w danym, nie wiem, w danej społeczności. Coraz więcej osób deklaruje sanskryt jako swój pierwszy język, również całe Stany zaczynają wprowadzać sanskryt jako swój język stanowy, tak? Ponieważ Stany w Indiach, indyjskie Stany mają prawo do regulowania swojej polityki językowej. Dlatego też chyba 2 czy 3 już Stany indyjskie z północnych Indii, przede wszystkim te przyhimalajskie, tam chyba Himachal Pradesh, Uttarakhand, nie wiem, czy nie Uttar Pradesh już, wpisało również sanskryt jako język stanu, tak, jako język, który w stanie jest obecny. Przepraszam, ja tylko tutaj totalnie na marginesie naszej rozmowy, Gargantua, tak jak w Izraelu. Mam nadzieję, że wiecie, co się wydarzyło wczoraj, że Benjamin Netanyahu zapowiedział chwilowe wstrzymanie reformy sądownictwa, co pochwalił prezydent Yitzhak Herzog i największe związki zawodowe na razie ciągle protestują, tak, ale największe związki zawodowe zawiesiły strajki. W tej chwili to, co trwają te demonstracje, to demonstracje w obronie zdymisjonowanego ministra obrony, który śmiał się głośno wypowiedzieć przeciwko reformie sądownictwa. Przepraszam, tak na marginesie, po prostu może mówiliśmy dużo o Izraelu, to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że pojawił się tam wątek polski. Polski ślad. Tak, tak, nie wiem, czy Krzysiu, czy ty wiesz, nie. Nie oglądałeś wczoraj mojego zdania. A nie, zdania. Tego jeszcze nie udało mi się. Jest, pojawił się polski ślad, taki mianowicie, że indyjska, boże, izraelska prasa zaczęła donosić o tym, że rząd Benjamina Netanyahu konsultował zmiany w sądownictwie z gabinetem Mateusza Morawieckiego, i wczoraj wiceminister Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w radiu RMF FM w rozmowie z Robertem Mazurkiem potwierdził, że faktycznie dzielili się doświadczeniami w tym zakresie. Redaktor Mazurek skwitował to, ale przepraszam, to brzmi jak dowcip. No niestety to nie jest tak. Gargantua, właśnie o tym mówię, że konsultowali się z polskim ministrem. No dobrze, to tyle o Izraelu na marginesie, ale skoro się pojawiło... indyjskim, nie wiem, może pewnie będziesz jeszcze dzisiaj mówić, nie wiem, czy tak, nie spoileruję, ale... Będę, jeżeli mi zostanie czas, będę na pewno mówić właśnie w odniesieniu do Rahula Gandhiego. Dobrze, to już. Gandhua pisze, że biorąc pod uwagę wielkość Indii, liczbę ludności i rosnące znaczenie na arenie światowej, trzeba by zacząć bać się tego nacjonalizmu. Nie wiem, co sądzisz na ten temat, ale... Nie. Przede wszystkim na razie nacjonalizm indyjski jest, że tak powiem, nakierowany do wewnątrz. Tak, z wielkiej obsesji na punkcie Pakistanu, tak, który jest przyczyną wszelkiego zła na świecie, zdaniem władz Indii.
to ten nacjonalizm nie jest zewnętrzny. Tak? To znaczy Indie będą bredzić jakieś różne pseudonaukowe rzeczy na temat właśnie, nie wiem, obecności jakichś niesamowitych technologii znanych u nich w starożytności, ale zazwyczaj będą siebie starały sprzedać na zewnątrz jako matka demokracji, najbardziej wielokulturowy obszar świata i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nacjonalizm indyjski jest nacjonalizmem niesamowicie wyniszczającym w ramach samych Indii, wewnątrz samych Indii. I tak to wygląda. No problem może być tylko i wyłącznie taki, że no, narracja na temat historii Indii może wpływać na to, jak Indie są postrzegane, są przekazywane po prostu błędne informacje. I należy bać się tego, że po prostu będąc w Indiach będziemy czytać na zabytkach błędne informacje. Tak, raczej tego się to dotyczy, chociaż niektórych my o tym jakby nie mamy tego problemu, bo nie mamy tak dużej diaspory indyjskiej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych z powodu nacjonalizmu indyjskiego, pseudonauki szerzonej przez niektórych indyjskich intelektualistów, nazwijmy ich w ten sposób, czy przedstawicieli właśnie hinduskiego nacjonalizmu, dochodzi do aktów przemocy na uniwersytetach amerykańskich, dochodzi do grożenia, do ataków na profesorów indologii, na profesorów historii Indii. Również ci badacze, którzy w Indiach prezentują poglądy niezgodne ze współczesną wizją rządową, na przykład tracą posady, dochodzi do przemocy fizycznej, są napadani, są fizycznie usuwani z terenów uczelni, zabiera się emerytury niektórym emerytowanym badaczom, tak, także to jest obecne. Niektórzy zachodni badacze nie dostają też wiz do Indii, wiz naukowych, ponieważ w swoich publikacjach prezentują wizje dziejów indyjskich niezgodne z dominującą tutaj wersją historii i dziejów tego narodu, czy w zasadzie części narodu, bo chodzi tutaj przede wszystkim o wyznawców hinduizmu i to tych wysokokastowych. Jeszcze mała dygresja do Izraela. Charlie Belt pisze, wiemy, w Izraelu ludzie dupy ruszyli i władza strach w oczach zobaczyła. U nas za chwilę cebula po 30 zeta będzie i zero protestów. Wiesz, cebula po 30 zł to akurat może ludzi ruszyć, natomiast niestety nie ruszyła właśnie reforma sądownictwa. Ja o tym dzisiaj rozmawiałam i wczoraj w News24 rozmawiałam o tym z kilkoma moimi gośćmi. Dzisiaj odniosłam się do tego, co Jan Ordyński napisał u siebie na Facebooku. Dał nam przykład naród izraelski. No i właśnie, w tym takie pytanie, czy faktycznie dał nam, bo w Izraelu rzeczywiście wyszły niemalże wszystkie grupy społeczne na ulicę. W Polsce kto wyszedł? Sędziowie, prawnicy, głównie przedstawiciele mediów i to wszystko. Dobra. No to tak jak w Indiach, tak? W Indiach też mamy ten problem, że w zasadzie protesty pojawiły się wtedy, kiedy uderzono w rolników. Protesty no, słuszne, bo zrobiono to nie tak, jak się powinno, chociaż sama idea, powiedzmy, była, jak to zazwyczaj bywa z ideami, nie? Chcieli dobrze. Nie, idea była słuszna, bo to, co się dzieje... chciano coś w końcu regulować w Indiach. Dokładnie. To źle skończyło. Tak, więc znowu mamy podobną sytuację, tak, że no gospodarka głupcze, dopóki tutaj osoby w Indiach również nie poczuły zagrożenia swojego bytu, no to jakieś tam kwestie tego, że się zamknie jakąś redakcję, tak, albo się tam zabroni pisać jakimś 3 dziennikarzom, no to tak, czy w Indiach zmieniają historię jak w Polsce? Zmieniają o wiele bardziej, ponieważ my co sobie możemy zmienić, tak? Możemy sobie powalczyć tam trochę z jakimiś ponieważ co możemy sobie tutaj, nie wiem, pozmieniać ewentualnie jakieś, nie wiem, kwestie średniowieczne, jak już bardzo się staramy. Natomiast w Indiach musicie mieć świadomość tego, że w Indiach mamy, nie było oświecenia, tak? Nie było oświecenia jako takiego wstrząsu intelektualnego. W związku z tym w Indiach mamy dominujące poglądy obecnie, mówiące o tym, że na przykład jakaś świątynia została zbudowana 2,5 miliona lat temu,
tak, że w dawnych Indiach były elektrownie atomowe, że w dawnych Indiach była, nie wiem, transplantologia, przeszczepy skóry i tak dalej. Nas to potwornie bawi za każdym razem, tak, gdy się o tym mówi, ale to nie są kurioza. To są rzeczy, które są wykładane na indyjskich uczelniach. Tak? I my często mówimy o tym, że islam jest tutaj jakiś straszliwy i antynaukowy, bo się na przykład, nie wiem, jakieś wsteczne idee szerzy na uczelniach, nie wiem, w Emiratach Arabskich. Ale jest to nic w porównaniu z tym, jaką wizję historii, jaką wizję dziejów świata, nie wiem, wizję fizyki, wizję natury ma po prostu hindutwa, czyli ten nacjonalizm hinduski wraz z pseudonauką, która jest w tym połączona. Dora Diamant, ten premier Indii Modi to taki polski Kaczor. Ja zawsze mówię, że to jest podobieństwo niesamowite. Pamiętam, jak Jacek Zimnik się na mnie oburzył, że to nie, ale myślę, że znam się lepiej na Indiach niż on i uważam, że tak, Narendra Modi z Jarosławem Kaczyńskim mogliby sobie podać łapki. Zatem sytuacja polityczna jest bardzo podobna, czy w sensie na scenie tak, politycznej. Nie? Tak, jest to tak. W zasadzie przyczyny dojścia do władzy obecnej partii rządzącej w Indiach są analogiczne do tego, w jakich warunkach PiS przejął władzę w Polsce. Problemy z opozycją, czy tam jej brakiem i tak dalej. No, to jest bardzo podobna sytuacja. Tak? Ja tutaj jako starożytnik nie będę się trzymał. Nie, ale poczekaj, bo Krzysiu... Ale tak jest, nie? I to... Ale Krzysiu, bo zostało nam 20 minut, to może porozmawiamy po prostu już dalej. Już nie o językach, tylko przejdziemy. Jeszcze jest tak kwestia polityczna językowa, która się tutaj gdzieś pojawiała, nie? No właśnie, bo ja dzisiaj miałam mówić o Rahulu Gandhim, ale to wszystko się składa, bo to wszystko się składa na ten, w jedną całość, jeżeli już przeszliśmy do nacjonalizmu. To tylko ja szybko powiem, może wprowadzić ten wątek pendżabski i będzie cały obraz, będą mieli nasi widzowie, bo no ty się na Pendżabie lepiej znasz niż ja. Wiem, że miało być o języku urdu, ale jestem umówiona na odcinek o Pakistanie z dr Kamilą Junik i Kamila na pewno powie o urdu w tym odcinku. Także może ja dzisiaj... Ja powiem teraz, co ja jestem, od Kamili gorszy? Nie, powiem. Nie, no oczywiście jeśli chodzi o urdu, to na pewno jestem gorszy od Kamili. Bo rzeczywiście urdu Kamila została pierwszą w Polsce tłumaczką przysięgłą języka urdu. Nie, no żartuję, przecież wiesz, że... Nie, ale wiesz co, chodzi o to, że te urdu na pewno się za chwilę też pojawi, jeżeli będziemy mówić o tym kontekście politycznym, nie? Mhm. Ale wprowadź tego Rahula, bo to rzeczywiście nam pokaże trochę, co się tutaj dzieje i o jakich problemach również językowych będzie. Nie, no momencik, Grzesiek Dewam pisze, o Kamila będzie moja koleżanka. Świat jest mały, maluteńki. Świat jest mały. Kamila jest teraz w Pakistanie, właśnie robi badania naukowe, ale nie wiem, miałyśmy się połączyć z Pakistanu, tylko że jak u niej to teraz jest jakaś chyba noc. Nie wiem, napiszę do niej jutro. Dobra, słuchajcie, w zeszłym tygodniu, jeszcze właściwie w weekend, piątek i weekend, Indiami wstrząsnęła informacja o tym, że Rahul Gandhi, czyli... No, przywódca największej partii opozycyjnej w Indiach, czyli Kongresu Narodowego, został skazany za zniesławienie. No i teraz zniesławił kogo? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście no, chodzi o Narendrę Modiego, ale 4 lata prawie temu na wiecu w Karnatace, dobrze pamiętam, czy w Kerali? Nie, w Karnatace. W Karnatace. Rahul Gandhi zapytał, czy każdy złodziej ma na nazwisko Modi. On wymienił tam Lalita Modiego, potem był, ojejku, jak się nazywał ten biznesmen, Narif Modi, i Narendra Modi. Jeden to był działacz krykietowy, który narobił oszust. Jak to w sporcie bywa. Działaczy, tak. Drugi to był biznesmen oskarżony też o machloje. Tam chodziło chyba o jakieś piramidy finansowe, coś takiego. Jest oskarżany bardzo mocno o oszustwa.
I wreszcie Narendra Modi, no to wiadomo, że jest to obecny premier Indii. I rzeczywiście sąd w stanie Gujarat, to jest bardzo ciekawe, bo jest to rodzinny stan Narendry Modiego, skazał Rahula Gandhiego. No i co ciekawe, to jest bardzo ciekawe, dlatego że indyjscy nawet prawnicy wskazują, że Rahul Gandhi został skazany po raz pierwszy, to jest jego pierwszy wyrok, a wymierzono mu najwyższy wymiar kary za to przestępstwo. On chwilowo został zwolniony za kaucją, wyrok został zawieszony na miesiąc, zobaczymy co będzie za miesiąc. No i o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... nie o pieniądze, o władzę i oczyszczenie sobie terenu, bo jako skazany na minimum 2 lata Rahul Gandhi został automatycznie wyrzucony z parlamentu. Taki jest wyrok Sądu Najwyższego z 2013 albo 2014 roku, że jeżeli ktoś został skazany na minimum 2 lata pozbawienia wolności, to natychmiast traci mandat w parlamencie. No i co? I nie może kandydować w najbliższych wyborach. Uwaga, wow, lider opozycji, lider partii opozycyjnej, czyli Kongresu Narodowego. Przepraszam, ale Major Bień pyta pytanie mitologiczne do Krzysztofa. Czy wolałby mieć Izerę czy Wimanę? Ja już mam głupawkę dzisiaj. Tak. Nie wiem. Ta Izera to jest taka trochę Maja, czyli Uda. Ona niby jest. Ona niby jest, ale ten. A Wimany wiadomo, że były, także może tak. Jednak trzeba by się trzymać. Tak. Trzymać Wiman. Tak. Izera w ogóle to jest chińska już prawie, tak, bo powstaje na chińskiej platformie i będą ją robić na chińskich częściach. Ja się zastanawiam, to może powiem, bo w sumie ta Wimana Wimaną, ale czy my wiemy właśnie, czym te Wimany były w tradycji hinduskiej? Bo... Major pewnie wie, ale no może tak. Inni nie. Tak, no rzeczywiście termin Vimana w tradycji hinduskiej odnosi się do powietrznych pałaców bogów, tak? Czyli były to, że tak powiem, przenośne pałace, którymi oni podróżowali, stąd też pseudonauka indyjska mówi o tym, że mamy do czynienia z mamy do czynienia właśnie z pierwszymi tam statkami powietrznymi. No i to jest obecne do tego stopnia, że nawet budowę Vimana siastrę można studiować na Politechnice Mumbajskiej, można dostać inżyniera w oparciu o w zasadzie o jeden traktat sanskrycki, który jest spreparowany, czyli jest podróbą dwudziestowieczną i to w zasadzie wiadomo, ale tak, nie wiem, może z dwojga złego już tą Vimanę. Piotr Strychalski pisze, na czym dokładnie Izera powstanie, to wcale nie jest pewne. No i to wiesz więcej niż ja, bo ja zatrzymałam się na informacji, że na platformie chińskiej, ale tutaj też Maciek mi pisze, że na niemieckiej, więc może coś się zmieniło. Skoro Izera jeszcze nie powstała, a już ma zmieniany, że tak powiem, layout, no to cóż, dobra, ale wróćmy jeszcze... jak to Uda produkują ją przecież w górach izerskich, jednak chyba nie świstaki. Kto wie. Wróćmy do Indii, wróćmy do Rahula Gandhiego. To nie jest pierwsze, a może tata, bardzo możliwe, nie zdziwiłabym się. Ach Boże, nie skojarzyłam. Maciek mówi, że to żart, że platforma od PO, że niemiecka. Sorry. Dobra, więc jednak chińska. W porządku. Więc to nie jest pierwsze aresztowanie. Rahul Gandhi nie jest pierwszym, można być opozycjonistą w Indiach, który został w ostatnich miesiącach aresztowany. Krzysztofie. To było, nie myślę, że ty dalej wprowadzasz. Dobrze. Tak, rzeczywiście... Te
te aresztowania, tak, to niespodziewane zagęszczenie aktywności centrali indyjskiej, jeżeli chodzi o opozycję, no jest znamienne w ostatnich miesiącach. Jakiś czas temu, to był chyba styczeń, kiedy został, kiedy został aresztowany, czy w zasadzie postawiono zarzuty liderowi, czy no jednej z ważniejszych postaci Aam Aadmi Party, jednej z partii, która no, notabene została, czy powstała jako ruch oddolny, antykorupcyjny w Delhi. Sisodia, nie wiem, jak on ma na imię, Manish chyba. Manish Sisodia, właśnie działacz tej Aam Aadmi Party, został tutaj posądzony też o działania korupcyjne. No tutaj mamy do czynienia z napięciem między władzą centralną a samorządami i regionami. Tutaj było uderzenie z jednej strony w Delhi, z drugiej strony w po prostu partię Aam Aadmi Party, która w Delhi jest bardzo silna. Jednocześnie z tego, co pamiętam, to aresztowano też innych działaczy tej partii, czyli tam polecieli razem z nim inne osoby, które były jakoś tam zaangażowane w... Tam chodziło o jakieś kwestie podatkowe, że oni regulowali jakieś działania podatkowe i tam miało dojść do korupcji, jeżeli chodzi o ustalanie kwot podatków i tak dalej, tak mi się wydaje. Także to była pierwsza sprawa. No, doszło też do kilku aresztowań ludzi ze świata kultury, między innymi aktorów w Karnatace, w Tamil Nadu, którzy wypowiadali się w swoich mediach społecznościowych nie pochlebnie na temat rządzącej partii i w związku z tym zostały im postawione zarzuty działania no, przeciwko narodowi, tak, czyli zniesławienia narodu. Zresztą podobnie jest tutaj z Rahulem, który ten zarzut też dotyczy tak naprawdę ataku na państwo, z tego co pamiętam. No tak, no. Czyli że to jest tutaj oczernianie narodu, oczernianie państwa, no zakładając tutaj, że w myśl idei państwo to ja, premier Modi, jest reprezentantem całych Indii. Tak, to ale... Z strony partii rządzącej tak to wygląda. Tak, ale na przykład minister środowiska Indii wypowiadał się też w takim duchu, że on nawiązał do tego, że wszyscy nazwiska Modi i on w to wciągnął, wiesz, te niższe kasty, plemiona. Tak, tak. Bo w ogóle to zawiadomienie złożył facet, który ma na nazwisko Modi, który jest członkiem BJP, jest członkiem partii rządzącej w Gujaracie, ale to on złożył. Tak. To zażalenie, bo jakby musi być zawsze osoba prywatna, tak, w sensie indywidualna, jakaś jednostka, która składa tego typu zawiadomienie, no i on to złożył, także rzeczywiście do tego doszło. Mieliśmy jeszcze w międzyczasie aresztowanie bardzo spektakularne Amritpala Singha, działacza separatystycznego, więc tutaj oczywiście kwestia oceny separatyzmu i różnych bojówek separatystycznych jest sprawą zupełnie oddzielną, jeżeli chodzi o to, o ruchy separatystyczne działające na rzecz Pendżabu, niezależności Pendżabu, czyli jednego ze stanów i regionów w Azji Południowej. Także to, czy Amritpal Singh, który wielokrotnie w swoich wypowiedziach nawoływał do nienawiści, nawoływał do przemocy, był prawdopodobnie odpowiedzialny również za akty przemocy w stosunku do Hindusów i chrześcijan w Pendżabie, czy powinien być aresztowany, czy nie, jest rzeczą zupełnie inną. Dziwne natomiast i symptomatyczne jest to, że został zatrzymany właśnie teraz razem ze wszystkimi, czy ze wszystkimi, z około setką innych działaczy, z działaczy organizacji, którą reprezentował, której był szefem. Także no, tutaj mieliśmy również do czynienia z takim działaniem, co wpłynęło też na stosunki indyjsko-brytyjskie, ponieważ po aresztowaniu Amritpala Singha doszło do zamieszek pod ambasadą indyjską w Londynie. Rzeczywiście w diasporze ten separatyzm sikhijski, separatyzm pendżabski jest bardzo silny. No i doszło tam do jakichś, nie wiem, ściągnięcia flagi indyjskiej, jakichś tego typu rzeczy w ramach równowagi, czytajmy, zemsty. Władze indyjskie usunęły wszelką ochronę sprzed ambasady Zjednoczonego Królestwa w Delhi.
Także ambasada brytyjska w Delhi została tutaj pozostawiona sama sobie, tak? Bez ochrony ze strony służb, tam, nie wiem, czy wojsko, czy policja, czy kto tam jest odpowiedzialny za ochronę, ale tak było. Zresztą samo to aresztowanie było dość spektakularne, bo on tam podobno 12 razy ten Amritpal Singh miał zmieniać pojazd, którym się przemieszczał, czyli tam w ogóle hollywoodzki pościg, on tam uciekał na jakimś motorze, potem się przesiadał w coś tam i go gonili. Więc mówię, no inna rzecz, czy powinna ta osoba być zatrzymana? Niepokojące jest to, że rzeczywiście to zatrzymanie wpisuje się w taki ciąg zatrzymań, które mają miejsce w Indiach. Dotyczy to działaczy opozycji, ale dotyczy to też działaczy społecznych, dotyczy to również artystów, właśnie no, też nagonka na część środowiska reżyserskiego czy aktorskiego w Bollywoodzie ze strony rządzących też no, jest bardzo zauważalna w ostatnim czasie. No, także mamy tutaj tę bardzo kluczową sprawę, a wszystko zdaje się wyjaśniać nam przynajmniej częściowo fakt, że zbliżają się wybory w Indiach. Nie, przepraszam, padło fajne pytanie. Dora Diamant pyta, czy w Indiach zlikwidują TikToka. Na razie nie słyszałam o tym, żeby miano zabronić politykom używania TikToka. Słuchajcie, Indusi żyją w internecie, żyją w TikTokach, Facebookach i innych, jak to się tam, Instagramach, więc to chyba... Ale któraś platforma miała jakieś potworne problemy w Indiach, nie? A nie, no to Twitter. Twitter miał, no. To Twitter ciągle jest na wojnie z tym, z rządem, oni ciągle mają problem. Ja tylko co chciałam zauważyć, to, że po skazaniu Rahula Gandhiego nastąpiła bardzo ciekawa rzecz, bo opozycja indyjska raczej nie lubi działać razem. Jak się można podziobać? Znaczy, jeżeli mówilibyśmy o wspólnej liście opozycji wyborczej, to byłoby gorzej niż w Polsce, tak? I nie chodziło tylko o Hołownię i Kosiniaka-Kamysza. Tam takich Hołowni i Kosiniaków-Kamyszów jest bardzo dużo. Więc nastąpiło to, że opozycja niemal jednym głosem mówi: ej, no nie. I nawet złożyło coś w rodzaju skargi, kilkanaście ugrupowań opozycyjnych złożyło coś w rodzaju skargi do Sądu Najwyższego, skarżąc się właśnie, że władze Indii nadużywają no, tych służb, które można powiedzieć, no, takich CBS-ów, tylko że w Indiach. To, co też bardzo ciekawe, to, że bardzo mocne protesty miały miejsce w Kolkacie, w Bengalu Zachodnim, gdzie kongres nie rządzi. Tam rządzi TMC, czyli Trinamool Congress. Kongres, ale nie ten, Trinamool Congress. Fakt, że jest to ten stan w Indiach, gdzie obecna partia BJP nigdy władzy nie przejęła. Także tam jest dosyć ciekawe, tam na ulicach skandowano hasła: niech żyje demokracja, też palono kukły przypominające Narendrę Modiego i właśnie domagano się no, sprawiedliwości dla Rahula Gandhiego. Gandhi sam zapowiada złożenie apelacji, nie wiem, czy już to zrobił, ale w sobotę zapowiedział na konferencji prasowej, że będzie tę apelację składał, bo tylko unieważnienie wyroku bądź jego zawieszenie pozwoli mu na start w wyborach. Major Bień pisze, u nas po wyborach będą tylko dwie partie. Prawo i Sprawiedliwość oraz Słuszność i Zbawienność. Boże, tylko nie to. No właśnie, Dora Diamant. To jest bardzo ciekawy wątek. Przecież Indie są wrogo nastawione do Chin, a TikTok szpieguje. No właśnie, wrogo powiedziane. No, delikatnie mówiąc. Nienawidzą się.
Czy używają Twitterów, TikToków i Facebooków, czy mają własne apki? Używają. W sensie to nie są Chiny. Tutaj tak. Jakby Indie nie wytworzyły swoich własnych jakichś alternatywnych, wbrew tam pewnie staraniom rządu. No w Indiach absolutnie dominuje WhatsApp, tak? WhatsApp jest podstawowym komunikatorem. Też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w Indiach internet jest bardzo tani. Tak? O wiele bardziej opłaca się wykonać rozmowy przez internet niż dzwonić, niż pisać SMS-y. Także tak to wygląda. Co tutaj padło pytanie, Grzesiek Dewan pisze, a jaki jest stosunek ludzi w Indiach do wojny w Ukrainie? Kiedyś oglądałem wywiad z Ławrowem w India Today i byłem przerażony poziomem uwielbienia dla Ławrowa i tych ruskich zbrodniarzy. Trochę jest niezręcznie mi o tym mówić, bo napisałam niedawno duży artykuł dla Nowej Europy Wschodniej, więc no nie chciałabym tego też, chociaż nie wiem, może to już tyle czasu minęło, że mogłabym tutaj opowiedzieć. Muszę się zastanowić, żeby nie mieć konfliktu interesów. A Bella pisze, WhatsApp dominuje, to ciekawe. Tak, WhatsApp jest w Indiach absolutnie podstawowym środkiem komunikacji. Tak. Bez WhatsAppa nie istniejesz. Ja nawet czasami mówiłam, Messenger może, Messenger to nie jest, jaki Messenger? WhatsApp. Mhm. Wracając do języków. Czy w Indiach nadal taki problem z nazwiskami mają, tak? Że miliony osób tak, mają tak. Wpisane na nazwisko. Biorąc pod uwagę, że jest ich ponad miliard, to nie jest rzeczą aż tak dziwną, jeżeli rzeczywiście miliony osób mają tak samo na nazwisko. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście problem, znaczy problem, to jest też kwestia trochę odrębnej funkcji nazwisk i odrębnej ich genezy, tak? Ponieważ bardzo często nazwiska to są po prostu nazwy kast, z których dana osoba się wywodziła, czy przodkowie się wywodzili. Z tym terminem Singh, różnie wymawianym, różnie zapisywanym, jest jeszcze ten problem, że był to po prostu przydomek. Ten termin Singh oznacza lew i był używany przez najróżniejsze grupy społeczne. Był używany przez posiadaczy ziemskich, był używany przez taką, powiedzmy, szlachtę indyjską, czyli Rajputów, różne rody rajputskie. Jest w końcu standardowym nazwiskiem wszystkich wyznawców sikhizmu, którzy po prostu, będąc Sikhami, oprócz swojego imienia i jakiegoś tam innego do określenia, mają na nazwisko Singh. Także musimy to pamiętać o tym, że te funkcje nazwisk mogą być zupełnie inne. W Tamil Nadu na przykład w ogóle nazwisk nie ma i ma się imię swoje własne i imię ojca, które służy za nazwisko, albo jest w jakiś inny sposób wykorzystywane. Dlatego bardzo często może ktoś z Was trafi na filmy tamilskie albo na nie wiem, wykonawców muzycznych z Tamil Nadu. Często jest tam tak, że osoba ma inicjał na początku i potem coś dalej. Ten inicjał to jest imię ojca, to jest inicjał od imienia ojca, po to, żeby odróżniać się od innych osób o tym samym imieniu. I drugim członem tego imienia no jest właśnie imię własne, a nie nazwisko. Tak? Także może się okazać, że mamy, nie wiem, dziadka, ojca i syna, i oni będą mieli coś z kropką, a potem coś zupełnie innego. I dla nas jest to dziwne, ale to są ich po prostu imiona własne, a przed tym imieniem mamy inicjał imienia rodzica, znaczy ojca. Słuchajcie, jak wygląda sytuacja w Indiach? Faktycznie widać skutki katastrofy klimatycznej. Rany, to jest temat. Na odrębny temat. Widać. I to w jednym zdaniu może wystarczy powiedzieć i zaznaczyć to, że co roku w Indiach pada rekord temperatury. Tak? Nie jest tak jak u nas czasami, że po prostu co roku, tam nie wiem, co kilka lat jest to zauważalne. W Indiach co roku pada rekord temperatury i co roku pada on wcześniej. Tak. I to jest zauważalne. I ja już niestety chyba niedługo będę tylko w grudniu tam jeździć. Dobrze, słuchajcie, kończymy, bo Krzysztof i tak mnie zamorduje zaraz. Ja muszę powiedzieć o Urdu. Obiecałem. Zadawaj. Więc jedno zdanie, dosłownie. Jeżeli chodzi o politykę językową, to musimy pamiętać o tym, że mamy bardzo duże napięcie między centrum a regionem.
centrum, które reprezentuje w zasadzie interesy oczywiście dominujących grup, plus w obecnych czasach już od kilku dobrych lat reprezentuje również hinduski nacjonalizm, będzie promowało język hindi, który jest językiem oficjalnym Republiki Indii, nie jest językiem narodowym, trzeba o tym pamiętać, ponieważ mamy tak dużo języków w Indiach, że nie są one uznawane za narodowe. Ponieważ te tożsamości językowe są tak silne, to tu odpowiadając na pytanie, które padło, hindi nie będzie w stanie wyprzeć innych języków. Dlatego, że nawet te inne języki typu gujarati, pendżabski, bengalski mają swoją literaturę liczącą kilkaset lat, swoją tradycję i przede wszystkim setki milionów użytkowników. Tak? Tu nie jest mowa o kaszubach, tak? Tu jest mowa o gigantycznych, olbrzymich grupach ludzi. Także oczywiście to hindi staje się dominujące i wypiera inne języki. Językiem, który jest szczególnie wypierany, jest oczywiście urdu, które jest dla hindi siostrą bliźniaczką, ale związane jest kulturowo z zupełnie inną rzeczywistością, bo ze światem muzułmańskim. Dlatego dochodzi do hinduizacji, ale też hindyzacji, tak? Nazw własnych, terminów. Mamy do czynienia z tym, że nazwy ulic, miejsca, nie wiem, jakieś określone punkty geograficzne po prostu są zmieniane. Usuwa się nazwy muzułmańskie i wprowadza się nazwy no, bliższe tradycji hinduskiej, no, wyrażane w tym wystandaryzowanym hindi. Także te urdu, które w Pakistanie jest językiem urzędowym, w Indiach jest językiem no, absolutnie tutaj drugiej czy trzeciej kategorii, w związku z tym no, nie rozwija się po prostu. Tak? Urdu w Indiach jest o wiele bardziej archaiczne niż to w Pakistanie. No, z takich właśnie przyczyn właśnie socjoekonomiczno-politycznych. Bardzo Ci dziękuję. Krzysztof Gutowski, indolog, religioznawca z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk był dzisiaj gościem Azja Incognita. Słuchajcie, oczywiście widzimy się, mam nadzieję, widzimy się ze wszystkimi za tydzień. W tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu właściwie już tylko jakoś polskie media to przegapiły i dopiero teraz zauważyliśmy, ukazał się raport Departamentu Stanu Amerykańskiego na temat stanu mediów polskich, no, zamachu na wolność mediów w Polsce. I oczywiście pojawia się pytanie, czy w Polsce jeszcze są wolne media. Są wolne media, Reset Obywatelski to właśnie wolne medium, więc jeżeli chcecie oglądać wolne media, to kibicujcie nam i też wspierajcie nas, oglądajcie. No i tutaj macie oczywiście pod nami, pode mną i pod Krzysztofem jest link do zrzutki, gdybyście chcieli nas wesprzeć nie tylko słowem i łapkami, kciukiem w górę, chociaż oczywiście kciuki w górę też są bardzo mile widziane. Także bardzo Wam dziękujemy, oglądajcie Reset, elegancko się Was słuchało, dzięki, pozdrowienie, pisze Korra Korwo, dzięki, świetna audycja, pozdrawiam serdecznie, pisze Krzysiek Dewan, dziękuję prowadzącym, Blanka Krzysztof, nie wiem dlaczego Blanka jest buziaczek i wisienki czy czereśnie, a Krzysztof jest kieliszek wina. Też mi kubek prześwietla. Och, well. Dobrze, kochani, w takim razie smacznej kolacji, miłego wieczora i tak, dziękujemy bardzo, mówimy Wam dziękuję. Dhonnobad, dhanyavad. I shukriya. I shukriya. I do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.